Nowa instalacja oczyszczania gazu koksowniczego z siarkowodoru i amoniaku w krakowskiej koksowni ArcelorMittal Poland pochłonęła 100 milionów złotych. Używana dotychczas technologia zastąpiona zostanie nowoczesną, zautomatyzowaną amoniakalną metodą odsiarczania, stosowaną w najlepszych koksowniach na świecie. Jest to największa inwestycja zrealizowana w krakowskiej koksowni po 1999 roku. Zakończenie budowy i rozpoczęcie fazy rozruchu technologicznego nowej instalacji oczyszczania gazu to dla nas, krakowskich koksowników, powód do dumy i satysfakcji. Dzięki pełnej hermetyzacji aparatów i urządzeń nowa instalacja znacznie zmniejszy oddziaływanie krakowskiej koksowni na otoczenie. Przyczyni się także do poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w zakładzie. W trakcie realizacji tejże inwestycji żaden pracownik nie uległ wypadkowi. Wydział chemiczny, w którym została zrealizowana inwestycja, ma za zadanie oczyszczenie gazu koksowniczego, który powstaje w wyniku pirolizy węgla w bateriach koksowniczych. Gaz koksowniczy w pierwszym etapie jest schładzany do wymaganych temperatur. Następnie schłodzony gaz jest transportowany do kolejnych węzłów technologicznych, w których jest oczyszczany z amoniaku, siarkowodoru i benzolu. Po oczyszczeniu gaz koksowniczy przesyłany jest do sieci gazowej huty. Uruchomienie nowej instalacji w Wydziale Chemicznym Koksowni pozwoli na wyłączenie dwóch dotychczasowo odrębnych, energochłonnych instalacji do oczyszczania gazu z siarkowodoru i amoniaku. Produktem nowej instalacji oczyszczania gazu jest siarka o niemal 100% czystości, która będzie produktem handlowym. W krakowskiej koksowni aktualnie realizujemy drugą proekologiczną inwestycję, to jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków. Planowany termin zakończenia to grudzień tego roku.